Cześć, tutaj Filip Dąpirowski, blog globalna gra. Zapraszam Was do kolejnego odcinka, ale tym razem będzie on nieco nietypowy. Chciałbym opowiedzieć o świecie i zmianach, jakie w nim właśnie zachodzą, oraz o tym, jak moim zdaniem y, powinna się w tym kontekście zachować Polska to jest i nasze władze, ale nie tylko, bo także obywatele. Oczywiście, będzie to tylko moje prywatne zdanie i e, chciałbym, żebyście pamiętali, że jestem publicystą, a nie ekspertem, ale mimo to liczę na Waszą uwagę i że wysłuchacie mnie do końca. A być może to, co mam do powiedzenia, poszerzy Wasze horyzonty lub choćby skłoni do refleksji. Na to liczę. Zaczynajmy więc. Często pytacie mnie w wiadomościach czy też w komentarzach po co to wszystko? Po co interesować się światem? Jakie to ma znaczenie dla tego, co dzieje się w Polsce i dla naszych codziennych spraw? Otóż znaczenie ma bardzo duże, bo po pierwsze, po co interesować się czymkolwiek? Po co nam matematyka, po co nam biologia, po co nam historia, po co w ogóle czegokolwiek się uczymy, skoro robią to za nas automaty? No, odpowiedź wydaje się tutaj dość oczywista: no, po to się uczymy, aby lepiej rozumieć świat i aby lepiej radzić sobie w życiu. Cała ta wiedza służy niczemu innemu niż tylko temu, byśmy sobie lepiej radzili, byśmy lepiej liczyli, znali ograniczenia własnego ciała, znali zagrożenia zdrowotne, wiedzieli jak się rozwijać, jak kształtować swoje życie. To przecież dość krótki czas, i warto, żeby na podstawie zebranej wiedzy jak najlepiej go wykorzystać. Po drugie, każdy człowiek jest z natury rzeczy istotą ciekawą świata. to ciekawość mamy w sobie, gdy jesteśmy dziećmi, no bo tylko w ten sposób możemy się uczyć otaczającego nas świata, a fakt, że z czasem ona w nas wygasa, a przynajmniej słabnie z wiekiem robimy się bardziej leniwi. To bardziej kwestia biologiczna, choć też trochę mentalna. Oczywiście y, warto interesować się światem, bo też jest bardzo ciekawy. Nie muszę chyba nikogo do tego przekonywać. Każdy, kto podróżował, kto stykał się z innymi kulturami, historią, ciekawymi zjawiskami, y, wie, jak fascynujące są to rzeczy, i pewnie życia by nie starczyło, żeby zbadać je wszystkie. Po trzecie, y, w zglobalizowanym świecie faktycznie jest tak, że to, co dzieje się na drugim krańcu świata, ma bezpośrednie, choć może nieoczywiste, przełożenie na to, jak żyje się nam w naszym własnym kraju. Dlatego to, co dzieje się między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, to czy Wielka Brytania jest, czy też wyszła z Unii Europejskiej, czy na Bliskim Wschodzie jest wojna, czy nie, czy fracht surowców płynie normalnie przez kanał Suezki, czy też jest blokowany, to wszystko ma znaczenie. Ma znaczenie nie tylko w wymiarze gospodarczym takim, że paliwa zdrożeją, nie będzie jakichś towarów, ale także w wymiarze bezpośredniego naszego bezpieczeństwa osobistego i o tym chciałbym tutaj więcej trochę powiedzieć. Jeśli to co powiedziałem wydaje się Wam logiczne, słuchajcie dalej. Uprzedzam! Policja nie ponosi odpowiedzialności materialnej na szkody powstałe w imieniu, w wyniku użycia środków przymusu bezpośredniego. Od kilku lat żyjemy w Polsce w stanie totalnego wzmożenia polityczno-ideologicznego. Myślę, że wielu z nas to męczy, natomiast jest jak jest mamy taką, a nie inną klasę polityczną, media, takie, a nie inne autorytety. Musimy jednak zdać sobie sprawę, że wszelkie kwestie. No, w zasadzie światopoglądowe to jest stosunek do aborcji, praw mniejszości seksualnych, kościoła i tym podobne, o ile są bardzo ważne dla nas osobiście, to mają nieco mniejsze znaczenie w ujęciu globalnym. Ale nie w tym znaczeniu, że są dla polityki międzynarodowej zupełnie ambiwalentne. W zasadzie nie jest wielką tajemnicą, jeśli powiem, że trwa starcie neokonserwatystów. Z neoliberałami, przynajmniej jeśli chodzi o struktury społeczeństwa Zachodu, i te tarcia są wykorzystywane przez wszystkich konkurentów Zachodu na świecie do tego, żeby dzielić społeczeństwo, także nie jest, nie jest to zjawisko ambiwalentne. Ponadto, jak łatwo zauważyć, to nie dotyczy tylko Polski, ale też Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Austrii, Hiszpanii i tak Ale. W kontekście tego, co się na świecie obecnie dzieje, ma to mniejsze znaczenie w ujęciu pragmatycznym. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Na przykład, zawsze to, czy mamy coś, co jeść i co pić, będzie potrzebą numer jeden w naszym życiu, zanim cokolwiek innego zajmie naszą uwagę. Tak już jest. Dopiero kiedy będziemy syci i napojeni, będziemy mogli zająć się na przykład tym, czy, czy boli nas noga, a jeśli już nas nie będzie bolała noga, to wtedy będziemy mogli zająć się pracą, a po pracy przyjdzie czas na zajęcie się światopoglądem i jakimś komfortem życiowym. I tak to się toczy. W chwili obecnej świat, w jakim żyliśmy od przeszło 30 lat, od początku lat 90. XX wieku, Przestaje istnieć na naszych oczach. Zmienia się absolutnie wszystko i to nie jest bezpieczne środowisko. Żyliśmy w czasach pokoju, czasach bezpieczeństwa, czasach ładu globalnego, ale niestety on już się skończył. Już w tej chwili go nie ma. A w związku z tym musimy zadbać o nasze podstawowe potrzeby. De facto przetrwanie, właśnie tak jak w przytoczonym przykładzie o wodzie i jedzeniu. Teraz jest ten czas. Niestety spory ideologiczne, różnorakie reformy, to wszystko jest dobre, ale na czas pokoju. Obecnie nie możemy sobie po prostu na to pozwolić. A nie możemy, ponieważ spór ideologiczny prowadzi do podkopania podstawowych instytucji państwa. I w sytuacji zewnętrznego zagrożenia cała administracja staje się dysfunkcyjna, w związku z czym nie jest w stanie obsługiwać naszych podstawowych potrzeb, w tym y, nie zapewni nam bezpieczeństwa. Teraz y, być może znajdzie się ktoś, kto powie, że no ale zaraz, jaki, jaki załamanie światowego porządku, wszystko jest dobrze, Trump przegrał wybory, USA wracają, wszystko będzie dobrze. No nie, nie, stary świat jaki był y, już odszedł. Proszę zauważyć, że od kilku ładnych lat y, sytuacja ulega stałemu pogorszeniu. Wielkie i wszechpotężne kiedyś Stany Zjednoczone Ameryki są dziś państwem nadal silnym, ale jednak nieporównywalnie słabszym niż 20 lat temu, gdy ruszały na wojnę z terroryzmem. A przecież to właśnie Amerykanie stali na straży tego porządku. Więc skoro są słabi, no to kto będzie obrońcą ładu liberalnego na świecie? Czy są tacy chętni? No nie sądzę, nie widać ich jakoś. Dlaczego Amerykanie osłabli? O tym pisałem i opowiadałem wiele razy, już tutaj nie będę przytaczał. Za to mogę powiedzieć, kto jest silny. A no, silne są dzisiaj Chiny. I jak możemy to zaobserwować, choćby patrząc na produkcję, na gospodarkę, na handel, na innowacje technologiczne, serce świata przesunęło się z zachodu na wschód. I musimy sobie jasno powiedzieć, że jest to zmiana absolutnie fundamentalna. Bo przecież nie chodzi tylko o gospodarkę, o to skąd kupujemy nasze dobra, komponenty i kto dostarcza nam najnowsze technologie, ale za tym idzie cały bagaż, nazwijmy to, kulturowo-polityczno-społeczny. Zauważmy, że najstarsza cywilizacja świata, która nieprzerwanie istnieje od kilku tysięcy lat czyli cywilizacja chińska jest całkowicie inna, cechuje się innymi parametrami niż cywilizacja zachodu przy czym nie chodzi o to, że chińczycy będą nam narzucać swoją kulturę, bo tacy akurat nie są, tylko o to, że sposób ich działania formatować będzie kontakty między nami a nimi. We we'll also discuss our deep concerns with actions by China including in Xinjiang, Hong Kong, Taiwan, cyber attacks on the United States, economic coercion toward our allies. Each of these actions threaten the rules-based order That maintains global stability. Jeśli y, polityką państwa środka jest na przykład y, ludobójstwo mniejszości ujgurskiej i jej y, reedukowanie w bardzo licznych y, obozach, co urąga w zasadzie y, wszystkim prawom człowieka, no to podobne działanie nie byłoby możliwe na Zachodzie, a w Chinach jest. I co więcej, Chiny, mimo tego, że Europa czy USA nakładają na nie określone sankcje. Nadal kontynuują tą politykę i nie mają zamiaru przestać. Dlaczego to robią, to jest inna kwestia. Tutaj chodzi o, o muzułmański terroryzm i pewne działania separatystyczne. Ujgurzy po prostu są bardzo różni kulturowo w stosunku do Chińczyków Han, czy, czy pozostałych narodów Chin, i tutaj tkwi konflikt. Natomiast my w Kulturze łacińskiej przyzwyczailiśmy się do rozwiązywania tego typu sporów na drodze pokojowej, jakiejś koegzystencji, kohabitacji, znalezienia wspólnych punktów stycznych. Oczywiście zdarzały się wojny, ale zazwyczaj był to stan krótkotrwały, a później następował jakiś konsensus. No przynajmniej jeśli mowa o powiedzmy czasach po II wojnie światowej. No, w Chinach tak nie jest, w Chinach po prostu kolektywizm i dobro państwa jest na pierwszym miejscu. Co także tłumaczy, dlaczego w, nie tylko w Chinach, ale w całej Azji yy, sytuacja pandemiczna jest dużo lepsza niż na zachodzie. Wynika to z tego po prostu, że jest to inny rodzaj społeczeństwa, społeczeństwa, które właśnie ceni dobro ogółu, potrafi być bardziej karne, bardziej odpowiedzialne i no, takie protesty antypandemiczne w Azji są raczej nie do pomyślenia, a na Zachodzie widzimy je co dzień. Do kwestii wyboru między indywidualizmem a kolektywizmem jeszcze wrócę i do dyscypliny. A na razie chciałbym jeszcze powiedzieć, że wobec słabnącej roli Stanów Zjednoczonych, rosnącej Chin, no, jest to jakby punkt wyjścia do destabilizacji całego ładu światowego. Ale co dzieje się dalej? Słabnące Stany, które trzymały wszystko w garści, teraz po prostu ten, siła tego nacisku słabnie. W związku z tym wszyscy regionalni, wszystkie regionalne potęgi, Próbują no, wyrwać się z tych starych reguł, stworzyć własne i w związku z tym osiągnąć pewne korzyści partykularne korzyści w danym regionie. I do takich konkurentów wobec Starego Ładu, takich łamaczy tego ładu, należą m.in. Federacja Rosyjska, Iran, Korea Północna, ale też. Zupełnie takie no, niepozorne, powiedzielibyśmy, państwa i państwa, które były dotychczas sojusznikami Zachodu, to jest na przykład Izrael, Turcja. A zwróćmy też uwagę, że i w samym konstrukcji Zachodu, to jest na przykład w Unii Europejskiej, są bardzo poważne tarcia. Mieliśmy Brexit, ale też no, Bruksela odwróciła się, można powiedzieć, od Waszyngtonu, i te mm, relacje z, z sojusznikiem z oceanu są układane od nowa podobnie postępował Berlin, Paryż. Znany jest tam na osobistym przykładzie konflikt między tak zwaną młodą Europą a starą. No to jest po prostu efekt erozji ładu światowego i bardzo ciężko jest utrzymać spójność. Świetnym przykładem tutaj jest wspomniana wcześniej pandemia, dzięki której dokładnie widzimy, jak partykularne narodowe interesy różnią się od siebie. No jest to oczywiście, no, można powiedzieć, stan naturalny. Interesy państw zawsze są różne. No. Jest, każdy z nas jest w wymiarze osobistym, każdy człowiek ma własne aspiracje i to, czy w danej grupie dążymy do wspólnych celów, no, jest pewnym rodzajem umowy. A w sytuacji kryzysu, i wróćmy tutaj do tego przykładu braku jedzenia i picia, no, każdy chce się napić, każdy chce się najeść, zanim cokolwiek innego. Będzie ważne. No i może się zdarzyć, że przy dużej presji, przy dużym chaosie nie będziemy zachowywać się solidarnie, tylko po prostu górę wezmą emocje i atawizmy, czyli ten instynkt, instynkt naturalny, który w nas tkwi, chociaż udajemy, że tak nie jest. I co się wtedy stanie, silniejsi zadbają o siebie kosztem słabszych. I niestety. No, nie tyle obawiam się, co jestem przekonany do tego, że taka tendencja zacznie dominować w świecie w nadchodzących latach i no, myślę, że trwać to będzie nie kilka lat, nie kilkanaście, ale prawdopodobnie kilka dekad. W związku z czym no, musimy wziąć to pod uwagę w naszym codziennym życiu. I nie idźmy tu w absurd nie chodzi o to, jakie BUKi rano mamy kupić w sklepie, tylko o, pewną, o pewne postawy społeczne. Bo, żeby być społeczeństwem jako tako funkcjonującym, powinniśmy mieć wspólną, akceptowalną powszechnie tożsamość. Ta tożsamość myślę, troszkę się wyczerpała w ostatnich latach, i to jest właśnie element tego sporu neoliberałów z neokonserwatystami. Jedni są tradycjonalistami, drudzy stawiają na progresywizm i to jest takie trochę wzajemnie wykluczające się. Ale już nie będę dalej brnął w ten temat. Chodzi mi po prostu o to, że nie należy czegoś odrzucać w całości i prowadzić takiej, takiego dyskursu od ściany do ściany, co obecnie robimy. Nie musimy w każdym razie odrzucać całości koncepcji religii po to, żeby krytykować Kościół. Nie musimy Odrzucać y, szczepionek po to, żeby wskazać, że ich dystrybucja, opracowanie i komunikacja przede wszystkim pozostawiała wiele do życzenia. Y, I nie musimy y, odrzucać całej polityki rządu wobec y, epidemii, y, nawet jeśli. Y, Popełnił on cały szereg istotnych, y, istotnych błędów, które także przełożyły się na, na dzisiejszą sytuację. I takie przykłady można jeszcze mnożyć. No ale, drodzy Państwo, bo y, politycy jedno, ale wszyscy jesteśmy dorośli i podejmujemy y, swoje decyzje indywidualnie, i to my tak naprawdę decydujemy. Czy włożę maskę, czy jej nie włożę, czy zachowam dystans, czy też nie. I tutaj należy postawić istotne pytanie. Co powinno być ważniejsze? Dobro ogółu, czy moje dobro własne? Wracając do, do wcześniejszej wypowiedzi, no, Azjaci nie mają w tym względzie żadnych wątpliwości. Dla nich kolektywistyczna, kolektywizm, postawa prospołeczna jest numerem jeden. Na zachodzie też wydaje się, nie ma żadnych wątpliwości. Tutaj numerem jeden jest moje prywatne dobro. Tak krzyczą przecież do nas reklamy, tak mówią influencerzy, youtuberzy, tak to wygląda na Instagramie, gdzie ważny jestem ja, 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 moja uroda, to jak wyglądam, to co mówią o mnie inni, czy jestem lubiany, nielubiany. To, że lubię chodzić na imprezy, spotykać się ze znajomymi, że, że ma być w życiu fajnie, ma być przyjemnie, praca ma być zawsze dobrze płatna, muszę się wysypiać i w sumie się nie przemęczać. No, to wszystko jest najważniejsze, bo ja, ja, ja i to mi się należy. Podczas gdy jest zupełnie odwrotnie, tak naprawdę liczy się ogół, bo jeśli ogół sobie radzi, no to tym bardziej ja, jako ta słabsza jednostka, też jestem zadbany, też jestem bezpieczny. No, tymczasem spór ideologiczny, o którym tutaj ciągle mówię, prowadzi do tego, że do te jednostki słabsze nie są bezpieczne i nie będą bezpieczne, ponieważ do głosu zaczną dochodzić silni i tym się kończy rozkład społeczny I to można śledzić przez tysiąclecia ludzkiego, ludzkiej cywilizacji na wszystkich kontynentach. Weźmy też pod uwagę, że siłom zewnętrznym zależy na tym, żeby takie podziały były kreowane, żeby były podsycane i najlepiej wywróciły wszystko do góry nogami. Stąd tak istotna, tak ważna jest polityka informacyjna. Ta polityka musi być absolutnie otwarta, a to z kolei musi iść w parze z edukacją, ale nie indoktrynacją, tylko z normalną edukacją, czyli uczeniem ludzi myślenia. I nie chodzi mi tutaj tylko o szkoły, ale także o telewizję, radio i media. Musimy ludzi uczyć. Nie możemy ich karmić papką informacyjną krzykliwymi nagłówkami i. No, mówiąc szczerze, zwykłym y, śmietnikiem, bełkotem, który oczywiście no, świetnie się sprzedaje, no bo emocje się świetnie sprzedają, ale no, y, y, kręcimy się w kółko. Nie edukujemy się, a to jest duży problem. Dlatego właśnie warto czytać i warto się interesować światem, bo człowiekiem o ograniczonych horyzontach jest po prostu łatwo sterować, łatwo manipulować. Także poprzez pobudzenie emocji, a y, bierzmy pod uwagę, że no. Y, y, jeśli ktoś ma wpływ na nasze emocje i kontroluje nas... Yy właśnie przez tą warstwę emocjonalną, no to wykorzystuje nas. Jesteśmy po prostu wykorzystywani. I to pół jeśli są to jakieś partie, polskie partie polityczne, które po prostu chcą, żeby w słupkach pracowni analitycznych trochę im skoczyło, a gorzej, jeśli to jest jakiś na przykład włodarz na Kremlu, w Federacji Rosyjskiej, który chce po prostu pozbawić państwo polskie zdolności do realnej obrony. Przypomnijcie sobie proszę, jak wyglądała sytuacja z Krymem. I i to nie jest taka zupełnie niewyobrażalna perspektywa, że podobnie mogłoby stać się w Polsce lub wśród naszych sąsiadów. No, miejmy to na uwadze, to są naprawdę poważne sprawy. I dobrze by było, żebyśmy nareszcie zaczęli myśleć. Ale żeby myśleć, no to trzeba pozbawić się emocji. I tu wracamy do jakby sensu mojej dzisiejszej audycji. Jakie są moje obecne rekomendacje dla Polski? Co uważam, że powinniśmy zrobić? Musimy zacząć trochę od początku. Po pierwsze, potrzebna nam jest porządna, otwarta polityka informacyjna, oparta nie o politykierstwo, ale o pragmatykę, czyli o to, co chcemy osiągnąć dla społeczeństwa i obywateli, a nie o jakie słupki. W, których, w badaniach, w których sondażowni nam chodzi. To no, wszystko stoi na głowie. To zupełnie nie tak i powinniśmy to zupełnie odrzucić. Ale żeby to było możliwe, musimy. Po pierwsze, potrzebne są nowe twarze, ludzi właśnie kojarzonych z pragmatyczną pracą, a nie z ideologią. Ideolodzy wszyscy tacy właśnie politykierzy, rozemocjonowani, liczący na, na, na polaryzację społeczną, ci wszyscy ludzie powinni zniknąć z przestrzeni publicznej. Jeśli są w rządzie, no to powinni zostać po prostu usunięci, jeśli są w opozycji, no to powinni być schowani do tylnej kieszeni i niech tam siedzą. Takich ludzi nam w dyskursie publicznym zupełnie w tej chwili nie potrzeba. A co za tym idzie? Musimy zawiesić wszystkie te spory ideologiczne, no, jakie by nietrwałe, czy to w sprawie yy, aborcji, parytetów, yy, reformy wymiaru sprawiedliwości. To, to nie jest naprawdę czas w tej chwili na te rzeczy. Musimy to odstawić na, na później. Zawrzeć jakieś szersze porozumienie polityczne i realizować po prostu to, co jest konieczne teraz dla utrzymania suwerenności kraju i no, podmiotowości obywateli. Dobrym punktem wyjścia dla, dla takiej zmiany jest oczywiście pandemia i na przykład fundusze z Unii Europejskiej. No ale nie tylko, bo też może być stosunek do Białorusi, może być to, co dzieje się na Ukrainie, co z pewnością za chwilę będzie dziać się w Rosji, bo pamiętajmy, zbliżają się manewry Zachód 2021. No będzie się działo mnóstwo rzeczy, i jest sporo takich, powiedzmy, ponadpartyjnych platform do porozumienia, które będą się pojawiać. Trzeba tylko z tego skorzystać, ale żeby móc z tego skorzystać, no to muszą to zrobić ludzie, którzy są w ogóle zdolni do jakiegoś rodzaju kompromisu. Czyli no, nie mogą być oszalałymi politykierami, tylko muszą być pragmatykami ludźmi, którzy są w stanie realizować cele na przekór partyjnym podziałom niezależnie z jakiej partii by się wy wywodzili. I takie wygaszenie emocji posłuży dopiero do uspokojenia społecznego. I ta polityka informacyjna, to że sami politycy będą się lepiej trochę zachowywać, bardziej rozsądnie, doprowadzi do tego, że osiągniemy jakąś formę no, wspólnoty interesów na poziomie społecznym. A to jest bardzo, bardzo ważne. I dopiero wtedy możemy na spokojnie pomyśleć o naszej nowej polskiej tożsamości, bo to, że ona będzie nowa, dostosowana do okoliczności globalnych no jest wydaje się oczywiste. Czy mam jakieś y, nadzieje, że to co mówię kogokolwiek będzie obchodziło albo że faktycznie nasi politycy pójdą do porozum do głowy, a co ważniejsze, że społeczeństwo pójdzie po rozum do głowy? No nie nie mam. <laughs> Przykro mi to mówić. E, nie jestem tu wcale negatywny, ale staram się dość realistycznie podchodzić do Otaczającej mnie rzeczywistości, i w mojej ocenie, niestety, pewnie ten chaos będzie się jeszcze pogłębiał i będzie to ze szkodą dla naszego państwa, a także poszczególnych obywateli. Prawdopodobnie pierwsze otrzeźwienie nastąpi dopiero, kiedy no, wszystko się zawali. Bo zawsze jest tak, gdy nie znajdzie się wystarczająca liczba osób odpowiedzialnych i działamy bez planu, no to w końcu rzeczywistość okrutnie kopie nas w tyłek i wtedy wszystko wali się w gruzy. I tak pewnie będzie i tym razem. No i cóż, no, życie. Ale pozostaje we mnie taki maleńki, malusienki promyczek nadziei, że to jednak nie jest wołanie na puszczy i ktoś ten głos usłyszy. Być może zastanowi się. A kiedy przyjdzie jego kolej na dokonanie poważnego życiowego wyboru, to dokona go w sposób rozsądny, a nie emocjonalny. I właśnie takiego rozsądku sobie i Wam życzę w najbliższej przyszłości. Cześć!